Dzień dobry, nazywam się Jakub Dyktyński. Witam Państwa na briefingu przed meczem 23. kolejki Fortuna pierwszej ligi, w którym Widzew Łódź zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec. W pierwszej części briefingu moim gościem jest bramkarz pierwszego zespołu Jakub Wrąbel. Witam serdecznie. I na początek, Kuba, mam do Ciebie pytanie od dziennikarza redakcji Widzew Łódź Info Adama Sadowiaka, który chciał się od Ciebie dowiedzieć, jak to jest być niepokonany od 365 minut i jak pracuje Ci się z trenerem Andrzejem Woźniakiem. Faktycznie ta seria już trochę trwa. Wydaje mi się, że to tak naprawdę pierwsza taka moja seria w tej profesjonalnej karierze. Także bardzo się cieszę, że udaje się tyle czasu już to utrzymać. Mam nadzieję, że jeszcze trochę tych minut nabiję. A co do współpracy z trenerem Woźniakiem, to na pewno układa się bardzo dobrze, co zresztą widać na boisku, że faktycznie czuję się pewnie, ale ogólnie bardzo jest fajna atmosfera na treningach u nas. Mam nadzieję, że tak zostanie do samego końca. Tutaj Adam zapytał o tą serię. Zastanawiam się, czy rzeczywiście ma to wpływ też na Twoją pewność siebie, no bo nie ukrywajmy, Widzew jest niepokonany wiosną, tylko 3 stracone bramki łącznie, to musi chyba budować też u Ciebie jakąś pewność siebie, no i też u kolegów z obrony. Samo to, że nie tracę bramek już, tak samo nie przegrywamy meczy, to już samo to w sobie buduje mnie, tak samo zespół, tak jak mówisz, raptem 3 stracone bramki w 7 meczach, także jest się z czego cieszyć i mamy nadzieję, że będziemy tracić tych bramek jak najmniej i strzelać z przodu, żeby wygrywać kolejne mecze. Przed Wami spotkanie wyjazdowe. Ostatnio udało Wam się przełamać tą niemoc na wyjeździe, pokonać Stomil Olsztyn. Teraz przychodzi czas na kolejne spotkanie na boisku przeciwnika. Zagłębie Sosnowiec. Zastanawiam się, czy to, że pokonaliście ostatnio Stomil, to jednak coś Was w jakiś sposób przełamało? Czujecie, że teraz przeciwnicy na boiskach swoich no nie będą stanowić dla Was jakby przeszkody, czy jednak dalej jesteście mocno skupieni? Wydaje mi się, że też nie siedziało też nas to, że na tych wyjazdach nie wygrywamy, bo szczerze powiedziawszy, to ja o tym, że nie wygrywamy, dowiedziałem się dopiero jakiś czas temu, że ta seria tak długo trwała, ale na pewno to ostatnie zwycięstwo na wyjeździe ze Stomilem pokazało, że na wyjazdach też możemy bardzo dobrze punktować i miejmy nadzieję, że ze Sosnowcem powtórzymy to i zgarniemy 3 punkty. Na początku rundy myślę, że wszyscy mówili o tej czołowej szóstce jako celu, jednak każdy podchodził trochę ostrożnie, no bo wiedzieliśmy, jaka jest różnica punktowa, jaka była pozycja w tabeli Widzewa. No, za Wami bardzo dobra seria, no i ta szóstka jest już na wyciągnięcie ręki. Czuć w związku z tym jakieś takie emocje, czy jednak, tak jak pytałem wcześniej, spokój i ciężka praca przed Wami? Może inaczej zacznę. Założyliśmy gdzieś sobie na początku tam cel, że chcielibyśmy w tych barażach, czy znaleźć się w tej pierwszej szóstce faktycznie. Na pewno te pierwsze mecze przybliżyły nas do tego celu, ale gdzieś tam trener stara się studzić te emocje, że mamy każdy kolejny mecz przed sobą i to jest najważniejsze. I zostało tych meczy 12 do końca i nie możemy też się zbytnio podpalać, że już dobijamy do tej szóstki, tylko małymi krokami cały czas dążyć, żeby się tam znaleźć i wywalczyć te baraże. Dziękuję Ci. Dziękuję Państwu za udział w pierwszej części briefingu przed meczem z Zagłębiem Sosnowiec. Za chwileczkę porozmawiamy z trenerem pierwszego zespołu, Enkeledem Dobin. Przed nami druga część briefingu przed meczem 23. kolejki Fortuna pierwszej ligi, w którym Widzew Łódź zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec. Ze mną jest już trener pierwszego zespołu, Enkeled Dobin. Witam, witam wszyscy. Trenerze, za Wami bardzo dobra seria, nie da się ukryć, aczkolwiek ostatnie spotkanie, no chyba no, było pełne emocji. No, nie można powiedzieć, że to był mecz, który był spokojny, ale jednak sporo emocji i sporo takich zwrotów akcji w trakcie tego meczu było. No, tak, racja to jest. Zawsze powtórzam, nie przewidzieć nigdy niektóre rzeczy. Tak nie przewidzimy tego czerwone kartki tuż przed przerwą i zaczynają trochę nas. To już na tę rundę jest drugi, także musimy na tym trochę panować, musimy mieć więcej taki spokój. Fakt, że ten mecz wychodził pozytywnie, wygrywaliśmy 2-0, ale nie często zdarzy tak, żeby te 10 czy 11, dlatego to jest zasługa całej tej drużyny. To wymagało naprawdę dużo wysiłki. Wrócenie do tego pytania, że ci mam bardzo dobre. Mogę powiedzieć dobre, bardzo, to dopiero będę miał w czerwcu. Tak musimy to oceniać, dlatego że to jest ogromna praca przed nami, 12 meczów. Cieszyliśmy się, ale już nie mamy czasu na dużo. To już powiedzieliśmy opaki już tuż po meczu, że okej, udało, 3 punkty ważne, sposób jak drugie połowę prezentowaliśmy, pokazywało i potwierdziło to nasze dobre formy, ale nie możemy przestać się. To by było o naszej strony taki
wielki, wielki błąd. Wiemy, że straciliśmy za dużo punktów u rundy niestety jesieni i teraz musimy odrabiać. Inaczej by było sytuacja, żeby było podzielone te punkty jesieni i wiosna, ale tutaj musimy robić pracę już za jesieni nazywane. I dlatego nie mamy dużo czasu, musimy to kontynuować. Nie możemy jak nazywamy, na euforię. Robiliśmy to, na czym zasługujemy, na czym napracowaliśmy już dawno i dlatego jeżeli chcemy coś pocieszyć, na zawsze powiedziałam, wtedy w czerwcu możemy robić takie podsumowanie i rozliczenie tego punktu i wszystko. Przed Wami spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec, to zespół, z którym mierzyliście się zimą w sparingu. Domyślam się, że mecz sparingowy oczywiście nie traktuje się go tak jak spotkania ligowego. Zastanawiam się, czy jednak ten mecz, który rozegraliście zimą, jest jakimś materiałem poglądowym przed zbliżającym się starciem ligowym. Na pewno niektóre elementy są, ale drużyna właśnie na tym sparingu stara i próbuje taki swój schemat, swoje pomysł do tego gry. Zawsze ten sparing jest taki, że to wynik jest na drugim planu, ale na ligowy to wynik jest na pierwszym planu, wiadomo. Ja mogę powiedzieć bardzo dobrym, pozytywnym, jeżeli chodzi o Sosnowiec, pracę, którą wykonywała Moskwa, widać, że jest ten pomysł do tego gry, ta filozofia, jest trener doświadczony, dużo doświadczony na porównanie o mojej pracy i tak dalej, trener, który długo pracował w ekstraklasie, różne drużyny i ma swój pomysł do tego, do tego grę, do prowadzenia przede wszystkim drużyny i to powoduje, że naprawdę Sosnowiec i to, co prezentuje na boisku, nie ma, powiem, odpowiednie miejsce na tabeli, dlatego my nie możemy patrzeć tak, że gramy z przedostatnim, to by było błąd, naprawdę. Ja tutaj powtórzałem, kiedyś byliśmy my przedostatnim czy tego i dzisiaj tak, to jest kwestia naprawdę, konsekwencja tego pracy, małe szczegóły, które robią różnicę i my na tego zwrócimy uwagę i naprawdę z dużym szacunek położymy do tego mecz. To jest naprawdę dobra drużyna, która gra naprawdę fajny futbol nazywany, ale nie zapomnijmy szacunek do przeciwnika, ale przede wszystkim my szanujemy sam siebie. Jesteśmy w innej pozycji, cieszymy szacunek do przeciwnika, ale my potrzebujemy punkty. I idziemy tam, żeby ten mecz wygrywać. Robimy swoje, mamy swój pomysł do tego wszystkiego i co okaże, na pewno ten sparing daje nas troszeczkę, parę elementy, taki coś, na czym musimy pracować, na czym musimy poprawić. I ten mecz sparing, wiadomo, przegrywaliśmy, ale teraz jest coś innego. Wspomniał Pan o tym szacunku do siebie, szacunku do przeciwnika. Czy nie obawia się Pan, że w opinii obserwatorów, dziennikarzy Widzew staje się powoli faworytem w tych spotkaniach i również no, drużyny zaczynają trochę inaczej ustawiać się na mecze z Wami? No, coraz głębsza defensywa, podwójna garda. Zastanawiam się, czy to nie jest problem dla Was w jakiś sposób, że musicie przestawiać się na atak pozycyjny i powoli staje się to codziennością. To jest opinia niektórych. Ja mówię. Kiedy zaczynaliśmy, nie zapomnieli, jesteśmy Beniaminem tego. Sosnowiec jest 2 lata temu grał ekstraklasę, 2-3 lata temu, trzeba przyznać. Dlatego mi podchodzimy szacunek. Ja tak mam sposób pracy, zawsze szanuję, ale jeden taki inteligentny filozof powiedział, jak zaczynasz szanować sam siebie, inni też będą cię szanować. Tak myślę, że do tego my nie mamy co przeciwnik. My staramy się skupiać na nasze pracy. No to praca, tak jak powiedziałem i po meczu, to nie jest kwestia wczoraj, tydzień, miesiąc. To jest cały okres, który wszyscy razem pracujemy na tym. To nie jest praca Ankiele Dobiego, czy powiemy, nie wiem, Piotr Kowalski. To jest praca cały zespołu, cały klubu, cały zarządu, cały stowarzyszenie, powiem, właścicielu. To jest, powiem, projekt, to jest proces, który trwa, tylko to, co powiedziałem, trochę cierpliwości, to będę dał swoje owoce. Dlatego teraz, ci przeciwniki patrzą na nas na faworytę, ja nie uważam, że jesteśmy faworytami, jesteśmy Beniaminem. Mówię, Sosnowiec miał wielkie ambicje, jest drużyna, która 2-3 lata grała ekstraklasę, a my dopiero rozkręcamy. My dopiero coś chcemy budować, coś chcemy odebrać swoje miejsce do tego piłki nożnej futbolu, albo swoje miejsce widzę tak, jak zasługuje. Ale to jest proces, który trzeba być cierpliwy, pracować ciężko, jeszcze raz ciężko, a jeszcze raz ciężko, żeby dojść do tego miejsca odpowiednie, tak, jak zasługuje ten klub.
Mamy pytania od dziennikarzy. Artur Wachowicz z portalu Widzę w Łódź Info pyta. Kontuzja Przemysława Kity powoduje konieczność przetasowań w składzie. Można zatem się spodziewać, że Widzew zagra jednym napastnikiem. Fakt jest, że zostało tylko dwóch zdrowych, Marcin Robak oraz Paweł Tomczyk. I druga kwestia, kiedy można spodziewać się powrotu Merveja Fundambu na boisko? Powiemy, że też przeciw wrócieniu do tego, że gramy zawsze jest pytanie jednonapastnik. Ja nie uważam. Zawsze powtórzałem i jeszcze raz, że pierwszy obrońca jest mój napastnik, a pierwszy atakujący jest mój bramkarz. Ostatni mecz był mocny dowód tego. Nawet Arek Stolarek komentował mecz i oglądałem trochę skrót, który uszam 95. My atakujemy 5 przeciw 3, a gramy 10 przeciw 11. I nie wiem, czy był jeden napastnik, tam widziałem 5. Czy nas jest przykro sytuacja Kity, i naprawdę to na tę rundę wiosny, które zaczynaliśmy, naprawdę liczyliśmy i naprawdę wykonywało bardzo dobry kawałek roboty. I jest nas strasznie niezmiennie, powiem, przykro, że to stało, ale. Dlatego niektórzy ludzie nie rozumieją, jak na ciebie polega ta piłka. To właśnie to jest ten moment. Nigdy nie wiesz, co może ci zdarzyć. Ale myślę, że on jest wystarczony, nazywany story, że mówi tak doświadczony, przechodził jeden rok na tego i teraz ta sytuacja tylko będzie niego wzmacniać, czyli ma mocny charakter i chce wracać, nie mu zależy na to wszystko i myślę, że ta sytuacja można będzie niego jeszcze więcej wzmacniać, żeby szanować tego wszystkiego, kiedy jest zdrowy i tego. To jest dla nas trochę mały cios, nie możesz przewidzieć tego kontuzji, ale niestety możemy powiedzieć, że nieszczęście komuś jest szczęście jak i innym zawodniku. I staram się to teraz, żeby to wszystko kompletować i gramy jedno czy dwoma napastnik. Chcemy grać do przodu, chcemy grać. Wiemy, że to nasze strzelania bramka nie jesteśmy na pierwszym miejscu, ale chcemy dojść do tego. Chcemy dojść do tego czołówki, żeby te mecze, żeby te kibice widzieli więcej bramki, ale jeżeli chcesz coś budować, musisz zaczynać budować naprawdę o to, żeby było solidna granie, solidna drużyna, a potem zawsze myślę, że do przodu stwarzamy sytuację. Jest kwestia tego, kwestia skuteczności, kwestia szczęścia tego wszystkiego, żeby to ten wynik by był po naszej stronie. Kamil Pycio z portalu Widzę w Tomy pyta w podobnym tonie, co jego przedmówca, czy wobec kontuzji dwóch napastników rozważa pan przesunięcie do linii ataku Piotra Samca-Talara? Wszystko rozważam, co jest i tak jak powiedziałam, że mam je z swoim sztabem, rozważam różne sytuacje. Jest to możliwe, dlatego ściągnęliśmy Piotra Sama, dlatego że jest elastyczny. Lubię elastyczność u piłkarzy, które może grać o kilka pozycji. Jest to możliwość. Mamy kilka opcji, dlatego nas tylko powiedzieli, jest tylko przykro, że to stało Kity. Ja naprawdę miał mocny punkt. Liczyliśmy na niego, ale niestety tego nie przewidzimy. Ni ja, ni on, ni nikt nie przewidzi tego, kiedy ta kontuzja może zdarzyła. I życzymy jak najszybszy powrót do zdrowia Kity, ale jeżeli chodzi o Piotra Samę, próbujemy różne. Dziennikarze dobrze robią pracę i widzi, że coś wieją na ten temat. To tyle, ale my mamy swoje koncepcje, my znamy najlepsze drużyny, znamy na jaki poziom każdy zawodnik i chcemy, żeby przygotować taki nazywany nie jest tylko 11, ja nigdy nie mogę liczyć tylko na 11. Liczymy na wszystkich, które jeżeli 5 zmian, to liczy na cele 20, które będą kadry meczowe, dlatego że to też trzeba dać bardzo takie. Każdy uważa na ten 11. Nie jest 11. Najważniejsze są właśnie te, które siedzi na ławkę, które wyjdź, które tego 5 minut, które potrzebujesz, oni dają tego, co oczekiwasz od nich. I to nie jest łatwa praca, ale naprawdę jeszcze trudniejsza. I dlatego tutaj możemy powiedzieć, że drużyna naprawdę bardzo dobra. To wszystko, jak nazywa, zaowuje tego cały kadra, że ta atmosfera naprawdę, wszyscy idziemy o ten, myślimy i pracujemy na ten sam kierunek. Ciąg dalszy pytań o personalia. Czy Krystian Nowak będzie już mógł zagrać? Jak wyglądają postępy Petera Mikulicia? To ponownie pytania od Kamila Pyciu z portalu Widzę w Tomy.
Sytuacja Nowaka jest taka, że jeszcze na ten mecz trenuję indywidualnie, ale myślę, że od następnego tygodnia będę z drużyną, dlatego że damy swój czas odpowiedni, to też kwestia jest niego zdrowa, że jeszcze nie jest na 100%. Kwestia Mikulicza, już od wtorek trenuję normalnie z jednym drużyną i przyjdzie moment, który dostaje te szanse. Jestem zadowolony, jak prezentuje, pomalutku, ale potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby tego, ja to dopiero jest dzisiaj czwartek, trzeci nazywany trening wspólny z drużyną. Dziękuję trenerze. Dziękuję. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym briefingu i zachęcam Was do wspierania czerwono-biało-czerwonych w trakcie meczu z Zagłębiem Sosnowiec oraz słuchania relacji radiowej Widzew FM.